ci sei? Era spocciato. A tu no. Właśnie. Poczekaj. Bo jak ty nic nie rozumiesz. Co to jest? A może jest mysz? Nie wiem. Twoja mysz. Ukarania Wielkiej Brytanii za to, co zrobiło jej społeczeństwo. Czy zawsze nie jest? Z tymi negocjacjami, to jest gdzieś to wreszcie. A ja nie wiem, żeby te warunki, które się proponuje Wielkiej Brytanii, były na tyle twarde, żeby Brytyjczycy poczuli, że to jednak wyjście z Unii Europejskiej kosztuje. O co chodziło? Chodziło o to, żeby pozostało takie głębokie przekonanie u pozostałych członków Unii Europejskiej, że wychodzenie, choć dopuszczalne, wychodzenie z Unii dopuszczalne traktatem z Lizbony, jednak się nie opłaca i jest niezwykle kosztowne. I taki sposób myślenia, który pojawił się bardzo wyraźnie po tym referendum brytyjskim, jak moim zdaniem ciąży nad tymi negocjacjami. Natomiast wiele rzeczy wydawało się, że zostało ono właśnie wynegocjowanych i to pozytywnie dla obydwu stron. Z polskiego punktu widzenia bardzo ważną rzeczą było, że już jakiś czas temu Wielka Brytania potwierdziła niezmienianie statusu Polaków, ale nie tylko Polaków, wszystkich Europejczyków mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii po wyjściu z Wielkiej Brytanii, czyli status tych ludzi byłby identyczny jak ten, na którym ich funkcjonowanie do tej pory się opiera. To było niezwykle korzystne. Przecież tam mamy Polaków, którzy już mają stały pobyt, mamy przedsiębiorców. Zależało na tym, żeby Polacy z tego tytułu, jeżeli chcą pozostawać na terenie Wielkiej Brytanii, nie ucierpieli. I to zarówno jeśli chodzi o osoby, to osoby fizyczne, ale też i o firmy, tak? Tak to należy rozumieć. Tak, o firmy, które Polacy są tam zarejestrowane, żeby działały tak, jakby Wielka Brytania, żeby ich warunki funkcjonowania nie uległy pogorszeniu. I Brytyjczycy to potwierdzili. Oczywiście nie tylko w odniesieniu do Polaków, ale wszystkich nacji, które tworzą Unię Europejską. Jednocześnie Unia Europejska potwierdziła, że status Brytyjczyków pozostających na terenie 27 będzie identyczny jak do tej pory. Czyli to była taka wzajemna regulacja, niesłychanie ważna w sensie ludzkim, no bo tych ludzi jest setki tysięcy, jeżeli nie miliony. I druga ważna rzecz, że Wielka Brytania do końca przebywania w Unii Europejskiej, a więc nie tylko do tego 29 marca przyszłego roku, ale do końca tej perspektywy finansowej, a nawet dłużej, bo jest w Unii Europejskiej taka zasada N+3 w polityce spójności, a więc jeszcze 3 lata później będzie regulowała swoje rachunki wynikające z zobowiązań perspektywy finansowej tego wieloletniego budżetu 2014-2020. Bo Wielka Brytania się na to zgodziła. To ich będzie kosztować kilkadziesiąt miliardów, najprawdopodobniej euro, ale na dobry początek Brytyjczycy się z tym zgodzili. Natomiast bardzo wyraźnie artykułowali, że oni po marcu przyszłego roku nie chcą być we wspólnym rynku i nie chcą być w jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. To się tu po tej stronie kanału nie podobało, Unii Europejskiej wokół tego w dalszym ciągu trwa zamieszanie. Co więcej, no, przybyła ważna rzecz, tak się składa, że częścią Zjednoczonego Królestwa jest Irlandia Północna.
proszę ojca, jeżeli dojdzie do podpisania porozumienia i zawarcia umowy, to jeszcze raz powtórzmy, w sytuacjach tych, którzy tam są, szczególnie już na pobyt stały, nie ulega żadnym zmianom, są traktowani tak jakby, jak do tej pory. Wielka Brytania to potwierdziła w negocjacjach. Oczywiście to potwierdzenie będzie ważne wtedy, kiedy będzie owo porozumienie. Tak, ale Polak jest Polski udający się do Wielkiej Brytanii. Kwestia tutaj paszportu. Natomiast po ustaniu członkostwa oczywiście wtedy reguły dla tych, którzy świeżo chcieliby się dostać do Wielkiej Brytanii, no są już inne niż te wcześniejsze. To oczywiste. Ale nawet takie wyjazdy, odwiedziny kogoś, tego typu wyjazdy... No będzie wymagał najprawdopodobniej wizy, jeżeli Polska nie zawrze z Wielką Brytanią jakiegoś porozumienia, no właśnie o ruchu bezwizowym. To już później pozostawia się poszczególnym krajom negocjacje w tej sprawie. Więc nie ulega wątpliwości, że to skomplikuje funkcjonowanie. Natomiast najgorszą rzeczą w tej sytuacji byłoby wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia, bo to oznacza, że to wszystko, co zostało wynegocjowane między innymi w sprawie statusu Polaków czy finansów, na które Wielka Brytania się zgodziła, po prostu tego porozumienia nie ma. Więc czyli nie ma żadnych reguł. I to może być po prostu niebezpieczne. Ja mam tylko nadzieję, że ostatecznie politycy do tego nie dopuszczą. Tak tu jest na posiedzeniach Rady, że bardzo często ogłasza się wcześniej no takie zatrważające komunikaty, że sprawy idą w złym kierunku, żeby później po jakichś nocnych obradach ogłosić, że jednak doszło do porozumienia i być może będzie i tym razem bardzo podobnie. Natomiast proszę ojca, sytuacja ta jest delikatna nie tylko ze względu na skomplikowanie tych negocjacji, problemów, które się nawarstwiły, ale także dlatego, że zarówno po stronie 27 krajów, które pozostają w Unii, jak i po stronie Wielkiej Brytanii pozostaje problem zatwierdzenia tego porozumienia, zaakceptowania tego. I tu w grę wchodzi decyzja Parlamentu. Nie przewiduję, żeby po stronie 27 były jakieś wątpliwości co do zatwierdzenia wynegocjowanego porozumienia. Natomiast w Wielkiej Brytanii sytuacja jest bardziej delikatna. Rząd pani May, no to jest rząd partii konserwatywnej, ale wspieranej przez jedną z partii właśnie z Irlandii Północnej, unionistów. 9 posłów tego ugrupowania wspiera partię konserwatywną, bo inaczej pani May nie miałaby większości w swoim parlamencie. Co więcej, partia konserwatywna na tle Brexitu jest dosyć podzielona. Spora część, taka bardzo twarda partii konserwatywnej, chce właśnie twardego Brexitu. Panie pośle, muszę wejść do słowa, ponieważ mamy tylko 2 minuty do końca, a jeszcze mamy drugi ważny temat, migracja na szczycie teraz brukselskim. Co tam jest spodziewane? Szczęśliwie, proszę ojca, jest tak, że to, co ma być omawiane, to są decyzje już wcześniejsze, czyli wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych i pomoc na miejscu, czyli to stanowisko, które przeforsowała swego czasu Grupa Wyszehradzka. Szczęśliwie komisja go się trzyma i w związku z tym nie ma już teraz problemu rozważań, jak rozdzielić nielegalnie przybyłych do Unii Europejskiej imigrantów. Mamy wzmacniać granice zewnętrzne Unii i pomagać ludziom, którzy potrzebują pomocy jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, czyli różnego rodzaju pomoc humanitarna, i Polska tutaj w tych dwóch sprawach można powiedzieć, że jest krajem wzorcowym. Żadnych niespodzianek nie należy się spodziewać. Gdzie są takie, gdzie słyszałeś przecieki, trochę nie wiem, jakieś kaszki dziennikarskie, jak to nazwać, że ta idea obowiązkowych kwot ma powracać, czy to jest takie... Zapewne Niemcy i Francuzi, a może nawet Włosi by tego chcieli, ale ponieważ wcześniej to stanowisko już zostało zaakceptowane, że Komisja Europejska odstępuje od obligatoryjnego rozdziału i proponuje jakąś formę dobrowolną, my realizujemy to, co zapowiedzieliśmy, mianowicie właśnie wzmacniamy, jeżeli chcą tego kraje zewnętrzne, posyłamy tam swoje służby graniczne, ale bardzo mocno uczestniczymy w pomocy humanitarnej. Pani minister Kempa, która koordynuje tę pomoc na poziomie rządowym, no właśnie te przedsięwzięcia realizuje. Tak się składa, że wczoraj prezentowała je na naszej grupie EKR w Parlamencie Europejskim.
siły pokazało, że jednak warto właśnie w tym kierunku tak, pójść. To prawda. Pokazaliśmy, że jednak warto opracować własne stanowisko i warto je propagować, a jest szansa na sukces i w tym przypadku rzeczywiście to jest sukces Grupy Wyszehradzkiej i pana premiera Morawieckiego i pana premiera Orbana. Panie pośle, bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam ojca i słuchaczy, szczęść Boże. Szczęść Boże, panie pośle. Naszym gościem był, przypomnę, pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego. Mówiliśmy na temat dwudniowego szczytu państw Unii Europejskiej. Dzisiaj i jutro w Brukseli. Pytanie padło. Otóż dlatego, że
7 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który, no, mówią, Polska przyjęła, na niego się zgodziła i teraz niejako stawia go pod znakiem zapytania, tak brzmią tutaj te zarzuty. Nie, nie zgadzała się Polska na to, żeby Unia Europejska poprzez swoje organy wkraczała w sferę zastrzeżoną dla poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Chodzi o wymiar sprawiedliwości. Tak jak mówiłem ojcu Państwu na początku, Komisja Europejska co do tego nie miała żadnych wątpliwości wiele lat temu. Dlaczego dzisiaj w takim razie Komisja Europejska kieruje skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Zmieniła się ta polityka? Czy dzisiaj wiesz, rozumiem, że lidera, którą przyjmuje sobie pan Timmermans, pan komisarz Timmermans i wszyscy wykonują tak, jak on chce? No przecież tak nie wolno. To jest sfera zastrzeżona dla każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. A nasza konstytucja jest najwyższym prawem. I tego nie wolno nam się drzeć. To jest suwerenność właśnie państwa. Nigdzie w traktacie nie umawialiśmy się na to, że jakieś przepisy będą regulowały tego rodzaju kwestie. To jest nasze prawo, prawo ustawodawcy, tak samo jak jest w kwestiach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa chociażby. Przypominam, że zmiany były prowadzone między innymi na podstawie artykułu 4 Konstytucji, która mówi, że zwierzchnią władzę sprawuje naród. Naród jest suwerenem. Naród, jeżeli poprzez oczywiście swoich przedstawicieli w parlamencie, ma prawo dokonać zmian, na podstawie których wybierani są, wyłaniani są sędziowie Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Sądownictwa. A to jest ciekawe, gdyby przyjmować jakiś standard unijny, oznaczałoby to, że Rada Sądownictwa musi być w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. A przecież nie ma w 4 krajach, między innymi w Niemczech nie ma. Czy to oznacza, że to państwo jest niepraworządne? To właśnie oznacza, że oni sobie regulują w ten sposób ustrój wymiaru sprawiedliwości. I nie wolno Unii Europejskiej w tej kwestii wkraczać. I sobie to regulowali już lata temu. My to regulujemy dzisiaj. Natomiast politycy spod znaku zgiętego karku wobec Unii Europejskiej, takich komisarzy jak Timmermans, no robią co robią i dzisiaj próbują manipulować społeczeństwo, że próbujemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Ja dzisiaj wniosek do Trybunału Konstytucyjnego został złożony i Trybunał ile ma czasu na odpowiedź? No to nie, trudno powiedzieć, w jakim czasie Trybunał Konstytucyjny zajmie się tą sprawą. W razie taka informacja jest, że ten wniosek ale więc tutaj nie mogę się wypowiadać za Trybunał Konstytucyjny. Natomiast cieszę się, że wreszcie przyszedł taki moment, kiedy Trybunał zajmie się tą sprawą. Ma prawo się zająć tą sprawą. Wywołane to zostało wnioskiem prokuratora generalnego. Przypomnę, że prokurator generalny jest rzecznikiem interesu publicznego, więc nie tylko ma prawo, ale ma obowiązek działać w sytuacjach, w których jest. Proszę pamiętać, Szanowni Państwo, że w ostatnim czasie dochodzi do jakiegoś chaosu w niektórych miejscach. Chodzi między innymi o te pytania prejudycjalne, które są składane w różnych miejscach w Polsce, czy to w sprawach prowadzonych przeciwko groźnym bandytom, można powiedzieć, którzy byli zaangażowani na przykład w zorganizowaną przestępczość i zawieszone są postępowania, czy to w sprawach cywilnych, gdzie zawieszane jest postępowanie i my wszyscy jako podatnicy będziemy płacili, bo ktoś twierdził, że będzie składał pytanie prejudycjalne. No, to jest właśnie to fundamentalne pytanie. Ile Unia może w sprawach dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości w państwie członkowskim? W naszym przekonaniu nic nie może. Gdyby Trybunał, właściwie uznał, że takie postępowanie, o którym mówimy, jest niekonstytucyjne, to co by to oznaczało dla teraz sytuacji już kilku pytań prejudycjalnych, które już zostały sformułowane i teraz jakie byłyby tego skutki takiego? Ja wielokrotnie już na ten temat wypowiadałem się wcześniej, zanim ten wniosek został złożony, że jeszcze raz podkreślę to, że Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy też Komisja Europejska nie może ingerować w tego typu sprawy. Byłoby to tylko potwierdzenie tej linii, którą my prezentujemy od samego początku, reformując jeden z tych trzech najważniejszych filarów ustroju państwa, czyli wymiar sprawiedliwości. My się nie zatrzymamy przy tym reformowaniu, nie ma do tego żadnych wątpliwości. Niech pan komisarz Timmermans zajmie się swoim krajem i praworządnością u siebie w kraju. Polska jest krajem praworządnym, robi wszystko zgodnie z przepisami, z własną konstytucją, którą przyjęła. My się nie wtrącamy w to, że Holandia nie ma Trybunału Konstytucyjnego, a nas poucza, co mamy robić. Nie wtrącamy się, że mają Radę Sądownictwa, gdzie w Radzie Sądownictwa jest mniej sędziów niż w Polskiej Krajowej Radzie Sądownictwa. Nie wtrącamy się w tego typu sprawy, że władza wykonawcza ma wpływ na kształtowanie, na nominacje sędziowskie w Holandii. U nas tak nie ma. Więc ja bym proponował, żeby także i komisarze uszanowali prawo nasze, do tego, żebyśmy sobie reformowali własny system. Jeśli Trybunał Konstytucyjny w Polsce nasz, do którego teraz ten wniosek został skierowany, twierdzi, że
czymś niekonstytucyjnym kierowanie pytań prezydencjalnych tak do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Czy to oznacza, że wszystkie te sprawy, które są wstrzymane z powodu pytań prezydencjalnych, zostają, powinny być natychmiast wznowione i kontynuowane? Moim zdaniem, jeszcze raz mówię, Trybunał nie ma prawa, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zająć się sprawami dotyczącymi wymiaru ustroju, wymiaru sprawiedliwości, a więc pytania prejudycjalne nie powinny w żadnym razie dotyczyć tego typu kwestii. Ja rozumiem. Panie ministrze, w takim razie oczekujemy na decyzji. Dzisiaj jeszcze będzie, z tego co mi wiadomo, konferencja prasowa ministra sprawiedliwości, ministra Ziobry. Tak, ona już chyba była, z tego co wiem, jakiś czas temu pan minister jednoznacznie ustosunkowywał się właśnie do pytań dziennikarzy, zwłaszcza chodzi tutaj o te kwestie manipulacji, tak? Bardzo łatwo jest manipulować. Mówienie o Brexicie, mówienie o tym, że naruszane jest prawo wspólnotowe i różne inne tego typu rzeczy, to nie ma czegoś takiego. Jest po prostu to, co jest zgodne z przepisami. Mamy prawo sobie zbadać, to inne kraje zrobiły to już lata temu, my robimy to w tym momencie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za ten komentarz. Będziemy też oczywiście śledzić całą tę sprawę. Naszym gościem był pan minister Michał Wójcik z Ministerstwa Sprawiedliwości. Mógł zapytać, panie ministrze, i szczęść Boże. Szczęść Boże, szczęść Boże. Świadomości. Raczej powiedziałabym, że ma tę świadomość to bardzo wysoką, natomiast no,
naprawdę liczył się w świecie biznesu, tak przynajmniej na rynku polskim. Są to bardzo bulwersujące. Jeszcze dodam tylko pani rektor, jeszcze zdanie ostatnie. I mówi jeszcze premier Pawlak, mówi, że, bo mówi słowo, że tu nie ma organizacji po stronie biznesu, a mówi, to nie jest kwestia organizacji, tylko to jest kwestia 5 ludzi w Polsce, którzy trzymają w ręku ten rynek tutaj medialny. No więc właśnie, tutaj to zdziwienie, znaczy ta konstatacja pana Pawlaka, ja myślę, że to rzecz też także polega na tym, że pan Donald Tusk wiedział, że się chyba nie musi zbytnio liczyć ani z Konfederacją Pracodawców, ani Komisją Trójstronną, natomiast bardziej z mediami, z ich siłą i miał świadomość mediów i musiał się z nimi, siły mediów przede wszystkim, i musiał się z nimi liczyć. A ja tutaj, żeby jeszcze nie być gołosłowną, to przytoczę jeszcze jeden fragment, który również może być bulwersujący. Mianowicie Pawlak mówi do Sołowowa w pewnym... Ja skomentuję ten fragment za chwileczkę, tylko tu jest cytat. Niech pan wrzuci sobie statystykę. W ilu przypadkach TVN zaatakowało międzynarodowe globalne koncerny, a w ilu przypadkach zaatakowało w dużych programach polskich przedsiębiorców. To pan zobaczy. Więc proszę zobaczyć. Tu już koniec cytatu. Kiedy TVN nałożono Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła karę, to był doskonały moment, żeby po prostu o TVN-ie, o jego kapitale, o jego początkach, korzeniach i tak dalej prowadzić debatę publiczną, pogłębioną, niezdawkową. Jednak nawet w środowiskach mediów konserwatywnych ta debata się nie odbyła. Ja myślę, że nieprzypadkowo, bo proszę tutaj dalszy cytat tego samej wypowiedzi Pawlaka. On mówi tak, to nie jest tak, że dziennikarze to jest takie bezchołowie i bezmózgowie. Niech pan sobie wyobrazi, mówi do Sołowowa, że w Polsacie jakiemuś dziennikarzowi zachciałoby się skrytykować inwestycje Solorza, Polkomfer czy jakieś inne, domyślne, na przykład TVN. Więc to nie jest przypadkiem, że jednocześnie ta wielka przewaga kapitału zagranicznego powoduje także, że wiele tematów bardzo ważnych dla nas w mediach nie jest poruszanych. I teraz tym bardziej sami dziennikarze nie mówią o sobie, o swoim środowisku, a także nie mówią, nie ma jakiejś pogłębionej debaty, jakichś artykułów pogłębionych, ciekawych materiałów śledczych. Teraz, kiedy Przywieczerski akurat był deportowany, wrócił do Polski, no to przez jakiś czas rzeczywiście zahaczano były takie wątki, ale to o to się dosyć szybko urwało. A wiemy, co z ustawą dekoncentracyjną? Proszę ojca. Więc jeżeli chodzi o ustawę dekoncentracyjną, ja we wtorek słuchałam wypowiedzi pana ministra Sellina dla stacji RMF. Notabene także to jest zagraniczny koncern, który ma bardzo, bardzo dużą słuchalność, duży procent rynku, niemiecki właściciel RMF, Bauera, konkretnie kapitał, gdzie pan Sellin mówi o tym, że ustawa dekoncentracyjna, cytuję z pamięci, jest już przygotowana i tylko wymaga, pewne tezy są gotowe, wymaga tylko przekucia na ustawę, tak to mówi, i że jest właściwie do wyboru koncepcja, bo są różne systemy medialne w Europie, to jest jasne, i teraz jest kwestia wyboru systemu i szybko można przekuć. Ja myślę, że tak może to rzeczywiście brzmi, ale to nie jest tak do końca. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z panem ministrem, dlatego że kiedy 3 lata temu te ustawy różnego rodzaju działania były zapowiadane, uporządkowania rynku mediów w Polsce, to poszczególne koncerny bardzo trzymały cały czas rękę na pulsie i to zaniechanie, z którym w tej chwili mamy do czynienia, zaowocowało tym, że kapitał i wiele podmiotów medialnych zagranicznych tutaj
wątpliwości, że rzeczywiście druga kadencja będzie na tyle wygrana przez Prawo i Sprawiedliwość, że pozwoli mu tworzyć całkowicie samodzielny rząd. I to, co się zapowiada, że te reformy wejdą w drugiej kadencji obecnej, po kolejnych wyborach, że będą wprowadzone, może być niemożliwe, dlatego że nie będzie większości być może, nie wiemy, co będzie. Dlatego wydaje mi się, że nawet w samej końcówce, kiedy jest większość, warto, żeby rządzący poważnie zastanowili się i tą wajkę taką polityczną udrożnili, tą śluzę, i dopóki można zrobić, rzeczywiście spróbowano coś zrobić, dlatego że później może już być nie czas na tego typu zmiany. Tym bardziej, że jeszcze jest na karku Unia Europejska, która będzie wszystko weryfikować i sprawdzać różnego rodzaju zapisy i ustawowe i tak dalej. Więc to rzeczywiście w tej chwili, im dłużej czekamy na tę reformę, tym może być niestety trudniej. A swoją drogą ciekawe, dlaczego tak długo czekamy na tę reformę, to już takie pytanie bardziej retoryczne, ponieważ nasz czas, pani doktor, już niestety tak do końca. Bardzo dziękuję pani doktor za ten komentarz. No cóż, pani może powiedzieć, a nie mówiłam, ale to chyba bez satysfakcji raczej by tak było powiedziane. Nie tylko ja mówiłam, ale i ojcowie przecież mówili bardzo często. No ostatnie zdanie króciusieńkie. Powiem, że to jest w pewnym sensie trochę przykre, że to kiedy czyta na antenie Radia Maryja, bardzo alarmistycznie te tematy są zapowiadane i komentowane, to jakoś nie dociera. Ale kiedy pan Pawlak rozmawia z panem Sołowowiem, to w tej chwili no, nareszcie dotarło, można powiedzieć, to jest plus tego wszystkiego, że dociera to do świadomości. No to przynajmniej tyle. Król jest nagi, tak możemy to też skomentować. Pani tak doktor, jest. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani doktor Hanna Karp, medioznawca. Bóg zapłać pani doktor i szczęść Boże. Szczęść Boże. Przy tej wystawie ukazało się
morderstwa w dosie cywilnej w czasie II wojny światowej w Polsce. To nie jest fakt stwierdzony obiektywnie. No jak widać, mają wątpliwości. Ewentualnie chcieliby to wyprzeć ze zbiorowej pamięci Europejczyków. Więc ja myślę, że nikt rozsądny nie może mieć wątpliwości co do tego. Natomiast zapewne chodzi tutaj o zmianę po prostu świadomości historycznej. Wyparcie tego, nie przypominanie. I tak jak powiedziałem, no, z jednej strony jest to wystawa walki i męczeństwa Polaków, a z drugiej strony stała się wystawą tego, co jest wyjątkowo wstydliwe w pamięci Europy, w relacjach wobec Polski, tego, co ci eurokraci chcieli wyprzeć ze swojej pamięci, czyli tego, że najpierw jedna część Europy Zachodniej napadła na Polskę i mordowała Polaków, a druga część wiernie się temu przyglądała i mimo udzielenia nam wcześniej gwarancji bezpieczeństwa wiernie przyglądała się, oczekiwała na rozwój sytuacji. Trąd też pokazuje, jak bardzo różna jest też narracja historyczna, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, tego okresu naszej historii. Tak, to jest tak, że my chcąc zachować pamięć o tym, co miało miejsce w czasie II wojny światowej, to musimy cały czas tego pilnować. No jeśli nie my będziemy pamiętać, to wszyscy inni zapomną, dlatego że mają swoje wstydliwe momenty w historii, także w historii relacji z Polską, tak jak powiedziałem. Jedni dokonali na nas agresji i nas mordowali, a drudzy wiernie się temu przyglądali. I dzisiaj protestują, kiedy się mówi, że opuścili nas we wrześniu 1939 roku. Na takim decyzji jakby w sprawie tego, czy ta wystawa ma się odbyć, czy też nie i próbę cenzurowania, no podejmowała brytyjska Kwestor, przewodnicząca kolegium Kwestorów, Tetsun Bider z grupy liberałów. A jak to argumentowała te swoje obiekcje? No, że to trzeba by tutaj większy obiektywizm zachować, bardziej się dystansować. No i propozycja była tego typu, że najpierw powiedziano, że wystawa się w ogóle nie odbędzie, chyba że zostaną usunięte te fragmenty lub ocenzurowane, zaklejone. No potem ostatecznie zgodzono się na to, że zawiśnie ta kartka. Ja myślę, że per saldo nie stało się nic złego w tym sensie, że wystawa się odbyła, a z drugiej strony no, jest właśnie symbolem tego, co jest największym wstydem Europy i największym wstydem Niemców i największym wstydem Brytyjczyków i Francuzów. Oni pokazali po prostu, czego się wstydzą, co chcieliby wyprzeć ze swojej pamięci. I to będziemy przypominać. Tę kartkę również po zakończeniu wystawy zdejmiemy, włączymy po prostu w jej skład. Będziemy pokazywać, że tutaj eurokraci unijni chcieli właśnie zamazać pewne fragmenty relacji polsko-niemieckich, polsko-brytyjskich, polsko-francuskich. Wystawa obejmuje okres wojny, czy też potem jeszcze mamy okres powojenny, a nie ukazany? Mamy do czynienia z tutaj doprowadzeniem po prostu tej wystawy jakby czasowo do końca wojny. To jest historia II wojny światowej, 39-45 na ziemiach polskich. A spytam Pani pośle, czy nie było obiekcji, bo też na tej wystawie z pewnością nie widziałem. Ja tak domyślam się, jest mowa o inwazji Związku Radzieckiego, a więc ideologii komunistycznej, która się cieszy skądinąd sympatią jednak na Zachodzie, obecnie też tam w Parlamencie Europejskim. Czy tutaj nie było jakichś obiekcji, żeby tak to pokazać bardzo jasno? Tutaj akurat czasem tego rodzaju uwagi padają, natomiast w tym przypadku skupiono się właśnie na tych wątkach wstydu Europy Zachodniej, czyli tego, co Zachód chciałby ukryć w relacjach z nami. I te wątki były najsilniej argumentowane, zresztą biorąc pod uwagę to, że tutaj te wątki rosyjskie, sowieckie były jakby w tej pierwszej części dotyczącej wspólnej agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, natomiast później to była jakby historia polskiego państwa podziemnego tutaj pod okupacją niemiecką. No to nam pokazuje, tak dopowiem od siebie, jak bardzo coś, co dla nas jest oczywiste, jak trzeba bardzo o tym mówić ciągle tam na Zachodzie. Tak, te rzeczy, o których my wiemy, które są częścią naszej historii, nie są aż tak oczywiste na Zachodzie, dlatego że nie są
się o prorockie słowa świętego Jana Pawła II. Jeszcze jako kardynał, odwiedzając Stany Zjednoczone w sierpniu 1978 roku, w ostatnim swym wystąpieniu we wstrząsających słowach opisał kryzys Kościoła i świata. Powiedział: stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeżyła ludzkość. Nie przypuszczamy, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią i jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. Jest to czas próby, w który musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami, ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Koniec cytatu. Widzimy, że to proroctwo świętego Jana Pawła II Wielkiego spełniał się na naszych oczach, również w naszej ojczyźnie. Obserwujemy walkę przeciwko Kościołom, przeciwko wierze w Pana Boga. Widzimy walkę przeciwko rodzinie, przeciwko normalności. Tym bardziej zadajemy sobie pytanie, co robię, co każdy z nas robi. Zadajemy sobie to pytanie, by ewangelizować, by umacniać wiarę i miłość do Pana Boga wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, wszędzie, by w ten sposób uratować naszą ojczyznę, pomóc światu, by nikt nie zatracił się na wieczność. Proszę Państwa, zbliżają się wybory samorządowe, także tu zwróćmy uwagę, kogo wybieramy. Zobaczcie, ta nienormalność szerzy się w różnych miastach, wielkich miastach. Te tak zwane parady, marsze, równości, a w rzeczywistości nienormalności, wbrew prawu naturalnemu. Zwróćmy na to uwagę. Nie wybierajmy ludzi, którzy niszczą cywilizację chrześcijańską. Wybierajmy ludzi prawych, ludzi światłych, ludzi wierzących, ludzi, którzy udowodnili swoimi czynami, że są z Chrystusem, że są z naszą ojczyzną. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy też za współpracę z Radiem Maryja, za wspieranie go modlitwą i czynem.
modlitw w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbędzie się msza święta upamiętniająca niezłomnego kapelana Solidarności. Eucharystii, której przewodniczyć będzie metropolita warszawski, ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, wezmą udział członkowie rodziny księdza Jerzego, przedstawiciele władz oraz środowisko przyjaciół. Do udziału w uroczystościach zapraszamy również całą rodzinę Radia Maryja. Muszę świętą rocznicową transmitować będziemy na antenie Radia Maryja. Początek transmisji w piątek, 19 października o godzinie 18. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jest godzina piąta. Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w naszych domach. Zapraszamy do wysłuchania felietonu redaktora Stanisława Michalkiewicza. Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę rozpocznie